wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem troszeczkę powiedzieć o cierpieniach, czyli jakie są nasze cierpienia. Czyli mogą być czasami bardzo ciężkie. Może to być przykładowo choroba widoczna lub niewidoczna dla oka. Czyli teraz jak to wygląda? Jeżeli choroba jest widoczna dla oka, no to na przykładowo człowiek, który porusza się na wózku inwalidzkim, czyli to jest już choroba, którą my widzimy. Natomiast cierpienie, które nie jest widoczne dla oka, może to być choroba ukryta, czyli tak zwane, ja bym to nazwał, cierpienie ukryte, czyli coś, czego nie widać. Czasami, kiedy mamy poczucie humoru, czasami kiedy się uśmiechamy, normalnie rozmawiamy, to też tego nie widać. I to wychodzi najczęściej wtedy, kiedy my sami o tym powiemy. Czyli może być tak, że człowiek naprawdę mocno cierpi, ale po nim tego nie widać. I teraz następne to są cierpienia sytuacyjne. Czyli na przykład, kiedy odejdzie nam bliska osoba, jakieś rozstania, na przykład z rodziną, z małżonkiem. Mogą to być problemy w pracy lub jakieś problemy finansowe, czyli dokładnie takie problemy codzienności, które też nas mogą przygnieść. I ja powiem szczerze, że czasami zdarzają mi się takie problemy, nawet często, że to jest jak uderzenie młotem w głowę. No i to też jest oczywiście cierpienie, to też trzeba jakoś przejść. Jeżeli ma się na to wpływ, to jak najbardziej to naprawić. Zaś jeżeli się na to nie ma wpływu, to najlepiej oddać taką sytuację Bogu, żeby On to pomógł rozwiązać. Cierpienie połączone z Jezusem, czyli krzyż połączony z Jezusem jest lekki. Kiedy my łączymy swoje cierpienia, te, które nas dotykają, bądź które mamy w sobie, czyli na przykład choroba, i jeżeli my to łączymy z Jezusem, wtedy ten krzyż nasz, czyli te cierpienia nasze są lekkie. Czyli dokładnie można z nimi funkcjonować i żyć. Czyli nie jest tak do końca oczywiście, że Jezus niesie sam ten krzyż, tylko On niesie razem z nami, czyli pomaga nam nieść te cierpienia, które nas dotykają. Czyli dlatego my również odczuwamy ich ciężar na sobie. Czyli wtedy, kiedy łączymy cierpienia z Bogiem, z Jezusem, wtedy one są lżejsze, ale nie jest tak, że do końca ich nie ma wcale. I tutaj pragnę przytoczyć Mateusza 11:29. To mówi Jezus: weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ale bowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. Czy ja tutaj to rozumiem, żeby się nie bać krzyża dokładnie, żeby się nie bać tego jarzma, czyli cierpienia, i tym bardziej, jeżeli się idzie za Bogiem, jeżeli się jest z Bogiem, jest się z Jezusem, bo tu Jezus w tym mówi wyraźnie, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię jest lekkie. Czyli to dokładnie, co powiedziałem wcześniej. Czyli On nam pomaga dźwigać ten krzyż. To nieważne, jaki on jest ciężki, ale z Bogiem, z Jezusem on jest zawsze lżejszy. Czyli tak ja to odczytuję właśnie z tej przypowieści. Teraz przeczytam też, co mówi święta Edyta Stein o cierpieniu. To jest jej taki króciutki cytat. Cierpienia nigdy nie są za wielkie, a i radość za mała. Czyli tu jakby ja też się przekonałem na sobie. Dokładnie ten cytat, który teraz przeczytałem, to dotknęło mnie. Czyli człowiek, który cierpi, jakby nie jest tych cierpień za dużo, że one nie są
nie do przejścia, że nas nie przywalą tak, że my padniemy i powiemy koniec, to już jest naprawdę koniec i nie ma z tego wyjścia. Tak nie jest. Czyli tak jak ona mówi, że one, te cierpienia nigdy nie są za wielkie, czyli są, mogą nas zgnieść, owszem, ale nie zmiażdżyć, że tak powiem. No i tutaj dalej i radość, że nie jest za mała. Czyli często jest tak, że my, że znaczy się, ja mam tak, że zapominam o cierpieniu, które mnie dotyka i pojawia się radość, kiedy się spotykam z ludźmi. Lubię często pożartować, lubię pośmiać się i właśnie w tym momencie to jest taki moment, kiedy dokładnie ja po prostu zapominam o tym cierpieniu. No i to tutaj dokładnie, idealnie pasuje ten właśnie cytat świętej Edyty Stein. I teraz, co można z cierpieniem zrobić? Czyli tutaj jakby ja też biorę to do siebie, jak to wygląda u mnie. Czyli cierpienia można oddawać Bogu w różnych intencjach. Na przykład za nas samych, za bliskich. Cierpienie plus modlitwa oddawana Bogu ma dużą wartość w Jego oczach, ponieważ jest tutaj też zgoda z wolą Bożą i możemy dzięki temu oddawaniu cierpień wypraszać dużo łask. Czyli samo to przez się mówi, że jeżeli my oddajemy Bogu dane cierpienie, modlimy się do tego i w różnych intencjach, za siebie, za ludzi ze swoich rodzin, za jakieś osoby inne, to godzimy się w tym momencie z wolą Bożą. Czyli to jest bardzo ważne i czyli godzimy się dokładnie też z tym cierpieniem na ten moment, na dzisiejszy dzień, że tak powiem. Bo jest też różnie, że może być tak, że może dojść do uzdrowienia, czyli takie coś też jest. Nie? Czyli chodzi mi tylko, ja mówię o czasie teraźniejszym, czyli godzę się z wolą Bożą dokładnie, jeżeli cierpię na dzisiejszy dzień. Nie wiem, jak będzie jutro. Czyli dlatego nie mówię o jutrzejszym dniu. Czyli tu jakbym też dodał, że jeżeli ktoś bardzo cierpi, to jak najbardziej powinien, a może jeżeli chce, modlić się o uzdrowienie. Ale na ten dzisiejszy dzień, który jest obecnie, to jak najbardziej powinien się godzić z wolą Bożą, że tak się właśnie dzieje. Czyli ja to tak widzę. I dalej. Tutaj teraz, kiedy się pomyśli, że to życie tutaj na ziemi szybko mija i że można tutaj coś dobrego zrobić dla nieba, wtedy te cierpienia łatwiej się znosi. Czyli ja tak dosłownie myślę. Czyli wiem, że jestem tutaj na tym świecie i chcę coś dobrego zrobić. Czyli jeżeli mnie dotyka jakiekolwiek cierpienie, ja się też lubię modlić, to zazwyczaj łączę to cierpienie z modlitwą i oddaję Bogu w różnych intencjach. I mam tą świadomość taką, że tu jestem na tej ziemi i dokładnie, że robię coś dobrego. Czyli dokładnie bym powiedział, robię dobrą robotę w tym momencie. No i tak ja to widzę, bo tutaj też uważam, że najważniejsze jest życie wieczne, czyli to też jest wiara, czyli prędzej czy później my przejdziemy z tego życia do życia wiecznego. I dlatego też ja tak uważam, że właśnie robienie tutaj na tej ziemi czegoś dobrego, dobrych rzeczy, bądź modlenie się za inne osoby, ofiarowanie cierpienia za inne osoby, ofiarowanie mszy za inne osoby, że to jest coś dobrego. Oczywiście tutaj też bym dodał, że dobre uczynki też mają duże znaczenie. Czyli kiedy my po prostu spełniamy te dobre uczynki i jeszcze temu, jak towarzyszy radość, to jest naprawdę coś pięknego. Także tym tematem dzisiaj się dzielę. Dziękuję. Z Panem Bogiem.